Jesteśmy w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Wersety od 1 do 11. Dlaczego chcemy modlić się tymi wersetami? Idźmy najpierw na spotkanie z siostrą Faustyną. Faustyna w swoim życiu przeżywała wiele mistycznych doświadczeń. Miewała stany kontemplacji wlanej. Trwały one nieraz wiele godzin, a nawet całe dni. I czuła się tak gwałtownie pociągana ku Jezusowi, że jak wyznała, bez szczególniejszej łaski Bożej niepodobna, aby w tym życiu można znieść ten ogrom łaski. To numer 708. Dochodziła do tak głębokich, mistycznych przeżyć, że już pomieścić ich w sobie nie mogła. I działo się tak często w chwilach, w których przeżywała jakieś trudne momenty, gdy znikąd nie miała ratunku ani pocieszenia, gdy cierpiała na ciele przykuta do łóżka, albo gdy dusze zalegały ciemności. W takich stanach, stany pocieszenia, nie mamy wątpliwości, są ewidentnie czystą łaską, bezpośrednim działaniem Boga. I doświadczała mistycznego poznania Boga, zjednoczenia z Nim, radości, która po prostu zalewała jej duszę. Po ludzku jest to nie do wytłumaczenia. Teologia mówi, że w takich bezpośrednich, czy takim bezpośrednim sposobie działania na duszę jest tylko Bóg. Tylko On tak może działać. Owszem, doświadczała uniesień podczas dni uroczystych, jak wtedy, gdy składała pierwsze czy wieczyste śluby, albo w najmniej spodziewanej chwili, jak chociażby, kocham to wspomnienie Faustyny w dzienniczku, w Kiekszu, koło Poznania. Pewnego dnia przez całe popołudnie aż do wieczora siedziała jak wryta nad brzegiem jeziora, oczarowana pięknem natury i cała była ogarnięta pocieszeniem Jezusa. Miała wtedy ta dziewczyna 24 lata, młoda profeska. Najczęściej jednak stany kontemplacji przychodziły pośród szarej codzienności, przy obowiązkach, podczas choroby, w klasztorze i w szpitalu, w kaplicy i w pokoju, podczas mszy świętej, na adoracji, przy przyjmowaniu komunii świętej i w czasie, gdy ciężko chora, pełniła posługę tutaj na furcie, bo już w ogrodzie nie była w stanie pracować. Z nim idę do pracy, napisała. Z nim idę na rekreację. Z nim cierpię. Z nim się cieszę. Żyję w nim, a on we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo on mi jest stałym towarzyszem. On mi jest przytomnym w każdym momencie. Bardzo piękne określenie. Bóg przytomny w każdym momencie. My mamy czasami takie pokusy i wrażenie, że Bóg, są takie momenty w naszym życiu, jest nieprzytomny. Gdzie Ty jesteś? Czy jesteś ze mną? Czy jesteś obecny?
Bóg przytomny w każdym momencie. I stany kontemplacji, przebywanie z Jezusem we własnej duszy nie wyprowadzały ją z tego świata. Duchowość chrześcijańska na tym polega, że ona cię wciela w ten świat, a nie eksmituje z tego świata. Kto przeżywa życie duchowe tak, że odlatuje, no to musi zbadać swoje życie duchowe. I my, chrześcijanie, wierzymy w Boga, który się wcielił. Na tej ziemi są ślady Jego stóp. Chrześcijaństwo uczy mnie stąpać, mocno stąpać po ziemi mojego powołania, mojej rodziny, mojej wspólnoty. Faustyna mocno stąpała po ziemi. Nie żyła w obłokach. Nie traciła kontaktu z najdrobniejszymi obowiązkami, które podejmowała na co dzień. To jeden z mierników zdrowo przeżywanego chrześcijaństwa. I mieszkając z Jezusem w swej duszy, doznawała szczęścia, którego świat dać jej nie mógł. Pisze w dzienniczku, kiedy dusza wraca do zwykłego życia, w ten czas widzi, że to życie jest mrokiem, mgłą, senną bezładnością, spowicie małej dzieciny. Chwile te są krótkie, tego zjednoczenia z Bogiem, ale są trwałe. To, co Bóg daje, jest zawsze trwałe. Nie jest oparami jakiegoś przeżycia. Jest zawsze trwałe. To, co Boże, jest wieczne. Dusza nie może długo być w tym stanie pocieszenia, bo inaczej siłą rzeczy wyzwoliłaby się z więzów ciała na zawsze. A jednak nie próbowała ulatywać w górę, jak powiedziałem. Była tam, gdzie chciał ją Jezus. Wiernie, realistycznie uczestniczyła w prostym życiu zwyczajnej Kowalskiej. Wspomina, jak w jednym z wrześniowych dni, to był rok 1937, a więc na niewiele ponad rok przed jej śmiercią, dostała ataku gwałtownych, ogrójcowych boleści. Wiła się z bólu przez 3 godziny, od 20 do 23, aż do tracenia przytomności. Pisze o tym pod numerem 1276. I żadne lekarstwo nie pomagało. Następnego dnia cudowna przemiana. Miała silne odczucie, że przyjmowała Komunię Świętą na sposób niejako anielski, a więc podczas Komunii Świętej. I dusza Faustyny została zalana światłem Bożym, karmiła się nim, chociaż uczucia były zamarłe. Wiedziała, że to była interwencja nadprzyrodzona. 2 czerwca 1938 roku, a więc jesteśmy w szpitalu na Prądniku, na oddziale gruźliczym. Niespełna 4 miesiące przed śmiercią Faustyna przeżywa swoje szpitalne rekolekcje. Już wspominałem o nich wczoraj, jak powiedziałem, będziemy do nich nieraz jeszcze wracać. To były ostatnie rekolekcje w jej życiu. Wcześniej w klasztorze przeżyła 8-dniowe rekolekcje, do nich też wrócimy, ale to już były ostatnie w jej życiu. Były niezwykłe, bo pod kierownictwem Mistrza Jezusa. Jak wspomniałem, On sam te rekolekcje kazał jej odprawić, sam wyznaczył dni, 3 dni przed przyjściem Ducha Świętego. I jak ponownie zaznaczyła, w rekolekcjach przewodniczył jej sam Jezus.
numer 1752. I wieczorem podał jej pierwszy temat do rozmyślania. Na początku lęk na przemian z radością mieszał się. Ale kiedy przytuliła się do jego serca, lęk ustąpił i pozostała tylko radość i miłość. Po godzinie, która trwała jak minuta, w wewnętrznym rozpaleniu miłością, wyszła do ogrodu, aby się ochłodzić. I gdy spojrzała w niebo, nowy płomień, płomień miłości, jej serce zalał. I wtedy usłyszała: dziś przeczytasz sobie Ewangelii świętego Jana, rozdział 15. Pragnę, abyś czytała bardzo powoli. To jest numer 1757. I będziemy ten janowy rozdział czytali powoli razem z Faustyną. Przed nami także inne teksty, więc by było bardziej powoli, zatrzymamy się na 11 wersetach. Ale to dla was też zaproszenie, by ten rozdział czytać w przyszłości w całości. Poczujmy się zaproszeni, aby medytować ten rozdział, modlić się nim w sercu, kontemplować. I poprośmy Jezusa, aby wlał w naszą duszę dar, choćby tylko cząstkowego poznania Jego serca. Bo to wszystko łaska, tylko On nas może wprowadzić do swojego serca. By nas zjednoczył ze sobą, by zalał naszą duszę światłem swojej miłości, by zamieszkał w nas. Idźmy najpierw do kontekstu, bo w 15 rozdziale, my wiemy, Jezus rozpoczyna od opowiadania alegorii o winnym krzewie. Tylko u Jana znajdujemy tę alegorię. Zanim to uczyni, podzieli się z nami bardzo osobistym wyznaniem. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Kto mnie miłuje, objawię mu siebie. Mówiłem wczoraj, poznawanie dokonuje się przez miłość. Kiedy to usłyszał jeden z 12, Juda, był tak mocno zaskoczony tym wyznaniem Jezusa, że zaczął pytać: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Bo czuł się niegodny tego zapewnienia. Faustyna często czuła się niegodna. Czy jesteśmy lepsi od innych w świecie, abyśmy mieli przebywać z Tobą w takiej zażyłości? Jezus nie mówi, że jesteśmy lepsi. Co więcej, Jezus nikogo nie wyróżnia. Każdego bez wyjątku zaprasza do zażyłego przebywania z Bogiem we własnej duszy, jeśli miłuje. Kiedy mówię, nikogo nie wyróżnia, to myślę o tym wyróżnieniu, wyróżnianiu, które jest w głowie tego świata. Świat ma swoje szczególne pojęcie wyróżniania, które od razu prowadzi do konkurencji. Ten jest lepszy, ten jest gorszy. Ten jest pierwszy, ten jest drugi. W sercu Boga jest inaczej. Wszyscy są wyróżnieni. Każdy w sposób jedyny, niepowtarzalny. Nie ma wyróżnienia przez zasługę.
jest pojęcie tego świata. Niczym sobie nie zasługujemy na Jego miłość, żeby było jasne. Ta miłość jest absolutnie darmowa. Jest miłością miłosierną. To znaczy, także wtedy, kiedy ja czynię zło, On odpowiada miłością na zło. Bo tylko miłość może zło pokonać. To nie jest taka odpowiedź pod tytułem nic się nie stało. Stało się. Tak bardzo się stało, że wystarczy, iż popatrzę na krzyż i już wiem, co się stało. Co mój grzech czyni z Bogiem, z Jego człowieczeństwem, bo przecież się wcielił. Stało się. A jednak na grzech odpowiada miłością. Drodzy, także w tych dniach musimy sobie to nieustannie powtarzać. Tylko nosząc miłość w sercu i pokój w sercu, możemy razem z Nim zbawiać ten świat pełen niepokoju, biedy, wojny. To zło, które nie przyszło w tych dniach z jednej strony. One przyszło ze wszystkich stron tego świata. Niewinni giną od wielu lat w każdej części tego świata. Człowiek wypowiedział wojnę Bogu. I dlatego powtarzamy za tym, co słyszała Faustyna, tylko miłosierdzie Jego. Miłość miłosierna może ocalić ten świat. Byśmy tylko tę odpowiedź Jego chcieli usłyszeć, zobaczyć. Dawno napisała mi pewna osoba, proszę Ojca, Jego miłość jest głośniejsza od bomb. Trzeba tylko prosić, byśmy usłyszeli Jego miłość. Usłyszeli pukanie miłosierdzia do drzwi naszych. Te drzwi tego świata, one są najpierw w moim sercu. Potem w mojej rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie, narodzie, całym świecie. Ale pierwsze drzwi są w moim sercu. I przyjaźń z Jezusem nie mierzy się ludzką ekonomią. Coś za coś. Jest dokładnie odwrotnie. To On pierwszy nas umiłował u zarania dziejów. I to właśnie Jego miłość uzdalnia do miłości. Jan używa w naszym świętym tekście czasownika agapao. Bardzo ważny czasownik, który opisuje najwyższy stopień miłości. Nie ma większego. To jest boska miłość. Miłość ofiarna. Miłość do końca. Miłość, która nie rezygnuje ze mnie także wtedy, kiedy ja rezygnuję z Niego. Który cały się oddaje za mnie, gdy ja cały Go wydaję. On cały wydaje się za mnie. To jest miłość na ołtarzu. I taką miłością, w której całkowicie siebie daje osoba osobie, jest miłością w Trójcy Świętej. Takiej darmowej miłości doświadczała w sobie Faustyna. Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna jest miłość Jego ku mnie. Bóg daje mi poznanie całego ogromu swojej miłości, jaką mnie kochał jeszcze przed wiekami, a ja Go zaczęłam kochać w czasie dopiero.
Jego miłość była wielka, czysta, bezinteresowna, a moja miłość ku Niemu jest z poznania Go. Już nie musimy się dziwić, jak dziwił się Juda, że Jezus chce się objawić w naszym życiu z miłością, jaką dzieli z Ojcem w Duchu Świętym. Chcą razem spocząć w nas, wprowadzić nas na stałe do swojego boskiego życia. Nie tylko Faustyna, nie tylko niektórzy zostali zaproszeni do takiego życia. Każdy z nas, Jezus o tym mówi w Ewangelii, przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim mieszkali. Idźmy więc do 15 rozdziału Ewangelii Jana i prośmy, aby tak jak poprowadził osobiście Faustynę w rekolekcjach, tak i nas poprowadził w zgłębianiu tych słów, które tam u Jana w 15 rozdziale znajdujemy. Otóż jako słowa kluczowe, słowo klucz, czyli klucz służy do tego, by wejść do środka, do wnętrza, by nie zostać na zewnątrz, by nie czytać zewnętrznie, powierzchownie. Taki klucz może nam dać tylko Duch Święty, pamiętajmy, tylko On, który przenika głębokości Boga samego, może nas wyprowadzić na głębokości słowa. Nie ma inaczej. Lectio Divina, Boże czytanie, to absolutnie łaska. I te słowa kluczowe, jak refren, powtarzają się, zwłaszcza słowo wytrwajcie, albo trwajcie, menein, trwać. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. 15:4. Alegoria o winnym krzewie. Pojawia się spontanicznie pytanie, dlaczego opowiada ją Jezus w tym miejscu i w tym czasie? Pamiętajmy, że w Ewangelii Jana jest to godzina chwały. Właśnie się rozpoczęła. Czyli jest to godzina Boga, który objawia swoją chwałę, czyli odwieczne miłosierdzie. To jest godzina chwały. Chwała Boga objawia się go w Jego miłości miłosiernej. Ale ta godzina odsłania także przeżycia uczniów. Będą nam pewnie bardzo bliscy. Staje się dla nich godziną zmagania, próby, oporu. Spotykają się z tajemnicą miłości, która ich przekracza. I trudno jest im wejść w tę godzinę Jezusa. Jeden z 12 nie wejdzie w ogóle. Pozostanie na zewnątrz. Wyjdzie w połowie wieczerzy z wieczernika. A była noc, napisze Jan. Ale tak dzieje się do dzisiaj. Wielu nie potrafi wejść w tę godzinę. Godzinę chwały, godzinę miłosierdzia. Co więcej, wielu w tej godzinie go opuszcza. Nie dowierza, wątpi. Jezus będzie prosił Faustynę, kiedy czytałem raz jeszcze te słowa, pomyślałem, jak bardzo one są na dzisiaj. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Numer 1074. Jezus daje uczniom do zrozumienia, że właśnie ta godzina, która nadeszła, będzie dla nich czasem oczyszczenia. W tej godzinie przeżyją chwilę zwątpienia, bezradności. My wiemy, że uciekną, zostawią go. Ale On niezmiennie zapewnia ich o swojej wierności.
cokolwiek się wydarzy. Werset, który mnie zawsze porusza, 13:9 u Jana. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Wyznanie wiernej obecności. Bóg zdradziłby siebie samego, gdyby tak nie było. Jego imię to ja jestem. Hebrajczyk słyszy od razu, ja jestem tutaj. Ja jestem teraz, ja jestem z tobą. Ja jestem. I Faustyna powiedziałaby nam, doświadczyłam tej wierności osobiście. Także wtedy, gdy przez moje serce przetaczało się dojmujące poczucie samotności i zwątpień morza, jak zapisała. Otóż egzegeci podpowiadają, że Jan przywołuje alegorię, ponieważ wspólnota, której przewodził Jan, przechodziła godzinę kryzysu. I była to godzina podziałów wspólnoty. Nasza godzina. Godzina zmagania między wiernością a niewiernością. Między radykalnym pójściem za Ewangelią Jezusa, a wchodzeniem w kompromisy i połowiczność. Była także wspólnota dręczona, umęczona prześladowaniami. Wspólnota Janowa, która jest jakimś obrazem Kościoła także naszych czasów, tak jest przez wieki całe do dzisiaj, była kuszona do przeciętności. Jak rozpoznać, że wchodzimy w taką pokusę albo możemy w nią być wciągani? Nie wydajemy już owoców. Nasze życie jest nikomu potrzebne, ponieważ nie żyje Jezusem, nie żyje swoim powołaniem. I w takim newralgicznym punkcie, w owej skłonności do przeciętności, potrzebujemy oczyszczenia. Jezus przez alegorię o winnym krzewie uwrażliwia wspólnotę swoich uczniów na wierność w przyjaźni z Nim. Przestrzega przed wchodzeniem na drogę pozornego życia Ewangelią. Chcielibyśmy tak czytać tę przypowieść. Pokusa niewierności, ona zawsze krążyła w Kościele, zwłaszcza pośród tych, co mu ślubowali wierność. Czy w sakramencie kapłaństwa, czy w sakramencie małżeństwa, czy w ślubach zakonnych, prywatnych, w Chrzcie Świętym. Tam pierwszy ślub żeśmy złożyli. Zjednoczenia z Chrystusem. Złączenia z Nim na życie i śmierć. W życiu i śmierci. Potrzebujemy powrotu do teologii chrztu. Do teologii naszych korzeni. Myśmy sobie uświadomili, co tak naprawdę wydarzyło się w nas, z nami, co się stało od dnia chrztu. A potem dopełniało się w kolejnych sakramentach, ślubowaniach. Faustyna wiedziała o tym, że taka pokusa krąży. Pisze, skarżył mi się Jezus, jak bardzo go boli niewierność dusz wybranych. I przed decyzją o dopuszczeniu do ślubów wieczystych Jezus powiedział jej, nie wszystkie dostąpią tej łaski, ale same temu winne. Kto nie korzysta z małych łask, nie otrzymuje wielkich. I dla słuchających Jezusa obraz przywołany w alegorii był bardzo bliski.
krzew winny w pismach Starego, Nowego Testamentu. Jest symbolem dobrobytu, radości, obietnicy pełni życia. Jest znakiem Izraela, ludu, który potrafi smakować życie. Jest wierny relacji z Jahwe. Ale ten obraz winnego krzewu ma także inne znaczenie, o czym dobrze wiedzieli uczniowie, którzy słuchali teraz Jezusa. Jest znakiem także Izraela niewiernego. Z pewnością znali na pamięć wstrząsającą pieśń proroka Izajasza, pieśń o winnicy, 5 rozdział Izajasza, albo wersety psalmu 80. To są wersety o zrujnowanej winnicy. Jezus przyrównuje siebie do krzewu winnego, dodając przymiotnik znamienny, prawdziwy. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A więc sugeruje, że istnieje także krzew nieprawdziwy. Dlaczego to rozróżnienie? Jezus odsłania w tym obrazie radosną, ale i gorzką prawdę. Podobnie jak istnieją prawdziwe, istnieją także fałszywe krzewy, które na zewnątrz są bujne, na tym polega fałsz. Mają wspaniałe liście. Wydają się wiele obiecywać, ale rodzą jedynie gorzkie i dzikie owoce. Więc ironicznie, ktoś może się zapowiadać całe życie. On się tak zapowiadał. Można się zapowiadać całe życie. Kiedy mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, to w jego wyznaniu kryje się także ból. To jest ból przyjaciela, który nie zgadza się na więzi jedynie zewnętrzne, pozorne, wewnętrznie puste. Takie życie to potworna pokusa. Również Faustyny nie omijała. Doświadczyła zatrutego smaku tej pokusy. Pewnego dnia doznała ataku kuszenia aż do odejścia ze zgromadzenia i kościoła. Miała taką pokusę w swoim życiu. Teraz mogę żyć, jak mi się podoba, pisze. Byle na zewnątrz było dobrze. I te straszne myśli dręczyły mnie całą godzinę. Ból mi ścisnął serce. To ja mam wyjść z zakonu? Mam odpaść od kościoła? Ratowała ją prawdziwa więź z Jezusem. Zawołałam głosnym, wewnętrznym i bolesnym do Pana: Jezu, ratuj mnie. Jak napisała, ból jej serce ścisnął, bo nie wyobrażała sobie życia poza nim. Każdy może z nas taką pokusę przechodzić, pokusę apostazji, odejścia, cokolwiek ono by nie oznaczało. Ale prośmy już dzisiaj, byśmy potrafili tak walczyć o wierność, o trwanie, jak walczyła Faustyna. Jakiż ból musi przeżywać Jezus, gdy jego umiłowani wchodzą w życie byle jakie. Życie szlachetne zamieniają na dzikie, używając określenia Jezusa. Nie zgadza się na latorośle bez życia. Oto sedno przesłania alegorii o winnym krzewie. Jezus pragnie od swoich latorośli czystości, czyli całkowitości, integralności, prawdziwości,
i miłości, obfitości. Jak odpowiedzieć na to pragnienie? Jezus daje jasną odpowiedź. Trwajcie we mnie. I jak refren pojawia się słowo trwać. 9 razy w tekście greckim jest słowo menein. To jest słowo w ogóle klucz w Ewangelii Jana. Warto o tym pamiętać, wiedzieć. Słowo trwać, menein. Ono się pojawia w Ewangelii Jana od początku do ostatnich stronic. Słowo trwać oznacza u Jana zażyłą więź. To nie jest takie trwanie. No pobędę. Z nogi na nogę. Prawda, tak. Poziewam, popatrzę, porozglądam się, pobędę. Nie? Można tak być w chrześcijaństwie. Tak sobie postoję, pobędę. Nie. Jezus mówi o zażyłej więzi, o wspólnym zamieszkaniu. To wszystko oznacza słowo menein, trwać. Oznacza posiadanie wspólnej siedziby. Mam z Jezusem wspólną siedzibę. I oznacza dzielenie wspólnego losu. To wszystko oznacza trwać, trwajcie. Jeszcze coś. U Jana trwać ma znaczenie niezwykle dynamiczne. Chrześcijaństwo z natury swojej, jeśli w nie się angażujemy, jest takie, że nigdy nie zaśniesz. Nie nudzisz się. I ta dynamika, dynamizm oznacza siła, moc. Ta moc życia z Nim dotyczy intensyfikującej się zażyłości z osobą Jezusa. Chodzi o wszczepienie i trwanie w Jezusie tak żywe, jak latorośli wszczepionej w krzew winny. Tak więc za każdym razem, kiedy słyszymy trwajcie we mnie, będę trwał w was, słyszymy zaproszenie do wspólnego zamieszkania, do wspólnego dzielenia z Nim losu, do zażyłej więzi. To jest chrześcijaństwo. To jest życie z Nim. By nie było niejasności, Jezus dopowie, ja w was, a wy we mnie. Jak echo słyszymy wyznanie oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami, pewnie pamiętacie. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. 2 rozdział w Pieśni nad Pieśniami. Jezus ciągle powtarza zaproszenie do trwania w Nim. Jak żebrak głodny miłości. I w tym powtarzaniu Jezusa słyszę jakby pukanie do drzwi. Ciągle mi wraca ten obraz. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Trwajcie, trwajcie. To jest coś więcej niż naleganie. To trwajcie ciągle się dynamizuje. Jezus ciągle mówi coś nowego. Za każdym razem odsłania jakby głębszy sens tego, co powiedział wcześniej. Trwajcie we mnie, trwajcie w słowie, trwajcie w miłości mojej. I czytając 15 rozdział Ewangelii Jana i zapiski w dzienniczku Faustyny, można usłyszeć ten mistyczny dialog między oblubieńcem i oblubienicą, między Jezusem i Faustyną. Jezus mówi, wy trwajcie we mnie, ja będę trwał w was. Faustyna odpowiada, jestem w Nim, a On we mnie. Żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama. Serca nasze rozumieją się wzajemnie. To są wszystko jej zapiski. Jezus mówi, trwajcie w miłości mojej. A Faustyna odpowiada, ukryj mnie całą w głębi serca swego. Ukryj mnie, Jezu, w głębiach miłosierdzia swego. Zamknij mnie w swych głębiach. Jezus mówi, jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. A Faustyna? Jezu, ukryj mnie w swym miłosierdziu. Osłoń przed wszystkim, co duszę przerazić by mogło. Niech nie będzie zawiedziona ufność moja, którą położyłam w miłosierdziu twoim. Nie można by tak długo. Ten niezwykły dialog mistyczny między Jezusem a Faustyną jakby czytany w świetle właśnie 15 rozdziału. Ona jest nakarmiona słowem.
Dzienniczek jest absolutnie świadectwem, że w jej życiu słowo było pierwsze. Nie byłoby dzienniczka bez jej zanurzania się w słowie wcielonym, w słowie, które się jej objawia. Pamiętajmy, pierwsze jest źródło, potem jest rzeka. Kiedy wchodzimy do tej rzeki, używając tego obrazu, jakim jest dzienniczek, nigdy nie zapominajmy o źródle. Pierwsze jest źródło. Ona jest cała utkana ze słowa wcielonego, Faustyna. Cała utkana z Bożego Słowa. Jezus mówi o trwaniu w Nim, mówi także o przynoszeniu owoców. Jedno związane jest z drugim. Aż 5 razy mówi o owocu, czyli jest to bardzo ważne. To jest ważne kryterium, że krzew jest winny, że krzew winny jest prawdziwy, bo wydaje owoce. Zaproszenie do trwania w Nim nie jest czymś mglistym, nie jest czymś abstrakcyjnym, nie jest jakimś rodzajem angelizmu, odcieleśnionej duchowości. Nie jest pozostawaniem daleko od rzeczywistości życia, od codziennych postaw. Jezus mówi, że faktyczne trwanie w Nim będzie sprawdzało się w konkretach dnia, życia, powołania. Prawdziwe, zdrowe trwanie w Nim można poznać po owocach. Jest takie trwanie, które nie przynosi owoców. Wszystko bowiem zależy od tego, jakiego rodzaju jest to trwanie, na jakim poziomie. Czy jest rzeczywiste, czy tylko pozorne. Jezus mówi z bólem, że są latorośle, które nie przynoszą owocu, które będą odcięte i symbolizują uczniów, którzy zdecydowali się na życie z dala od Jezusa. Są z Nim jedynie formalnie, pozostają na zewnątrz. Żaden gest miłości Jezusa, żadne Jego słowo nie rozgrzewa ich serca. Chodzi o tych, którzy nie trwają w sposób żywy w Jezusie. Można mieć rozgrzaną głowę i zziębnięte serce. Głowę naczytaną, i puste serce, nie wydające owoców. W ich relacji z Jezusem nie ma doświadczenia zażyłości. Można to rozpoznać po ich kondycji życia. Chodzi o tych, którzy są jak latorośle nie wydające owoców. Stają się coraz bardziej jałowi, cierpcy, bezowocni, oddalają się coraz bardziej od Jezusa. W konsekwencji oddzielają i usychają. Pozostają bez życia. To jest rodzaj, zacytuję Jana Pawła II z Ecclesia in Europa, rodzaj milczącej apostazji. Bolą nas, a nawet przejmujemy się, niektórzy nawet się za głowę łapią i gorszą, kiedy słyszymy o tych głośnych apostazjach, publicznych odejściach, wypisywaniu się tak zwanym z Kościoła. Ale ile jest cichej apostazji? Zewnętrzne trwanie, a wewnętrznie już dawno oddalone. Jezus będzie czynił wszystko, aby tak nie było. Zaczynamy rozumieć, dlaczego Jezus w pewnym momencie zmienia ton i zaczyna używać tak radykalnych określeń, jak walczy o nas. Ojciec jest tym, który uprawia, co także oznacza, że dba o czystość winorośli, o wierność w naszej relacji z Jego Synem. Uprawianie oznacza także oczyszczanie. I będzie robił wszystko, aby ta czysta miłość nie została zatruta albo nie wyjałowiła się przez pozorne życie ewangeliczne. Będzie więc odcinał to, co bez życia, oczyszczał to, co życie rodzi.
On nigdy nie zabiera życia. On daje życie. Także to ostatnie nasze konanie fizyczne nie będzie odbieraniem nam życia. Będzie raz na zawsze śmiercią temu, co nas jeszcze oddziela od Niego. Jest jak zamknięcie i otwarcie oczu. Faustyna, która jest zjednoczona z Jezusem mistycznie, ona czeka na ten moment. Prosi wręcz Jezusa. I nie z pogardy dla życia. Nie dlatego, że jej się nie chce żyć. Ale dlatego, że ona wie, zjednoczona z Nim, że to życie w pełni to jest to życie, którego już będzie doświadczała, gdy zamknie i otworzy oczy. Ale kiedy Jezus mówi, zostaniesz jeszcze, zostaje z całą miłością. Jak Paweł, pamiętacie, który tęskni za Jezusem, być z Jezusem, to już dla mnie szczęście. Ale pozostawać z wami, to bardziej konieczne. Będę z wami. Poruszające jest wyznanie Faustyny, które brzmi jak wnikliwa egzegeza, zatopiona w głębokiej ciszy, widzi, jak w miłosiernym spojrzeniu Boga zmieniła się jej dusza, jeszcze przed chwilą cierpka. Ma takie doświadczenie. Widzi swoją duszę, jak zmieniła swą cierpkość i stała się owocem słodkim i dojrzałym. To jest jej przeżycie. Jezus dał jej takie poznanie. Uświadamia sobie, że jej zadbane wnętrze może drgnąć życiem w całym Kościele. I dlatego zagrzewa siebie do pielęgnowania ziemi serca. Dlatego wysilam się, aby ziemia serca mojego rodziła owoce dobre, choć może nigdy oko ludzkie ich nie dostrzeże. Jednak przyjdzie dzień, że się pokaże, że tym owocem karmiło się i karmić będzie wiele dusz. Jakie to prawdziwe. Użyję określenia tego świata. To, co małe, maleńkie dusze najbardziej karmią dzisiaj ten świat i podtrzymują go nieustannie w istnieniu dzięki łasce Bożej. Chcę więc być oczyszczona, Faustyna. Nieustannie w swej duszy chcę być taka. Pamięta też, że Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa jakich zechce narzędzi. Też to napisała w dzienniczku. I wreszcie już kończę. Jezus konkluduje, to wam powiedziałam, aby radość moja w was była. I aby radość wasza była pełna. A więc nie chodzi o jakąkolwiek radość, ale konkretną. He, hara, tu jest rodzajnik. Określenie. To jest Jego radość. Moja radość. Niech się ludzkość przytuli do mojego serca, a przeżyje radość. Radość, która dzieli z Ojcem. Być może to jest ten czas, w którym zagubiony świat, który szukał radości po swojemu, w przyjemności, w hedonizmie, w użyciu, zacznie odnajdywać drogę do źródła prawdziwej radości. Na czym polega ta radość? Na wzajemnym przebywaniu ze sobą. To jest fundamentalna potrzeba każdego ludzkiego istnienia. Relacja, więź, miłość wzajemna, przebywanie ze sobą. Jest to przebywanie pełne udzielającej się miłości. Jezus jest Synem Ojca, oddaje siebie nieustannie Ojcu, Ojciec nieustannie oddaje siebie Synowi, Syn i Ojciec mają podobanie w dawaniu siebie nawzajem. Nie musimy próbować rozumieć, na czym polega życie w Trójcy Świętej, bo nie zrozumiemy. Ale chcemy się zanurzać w tej miłości i prosić, by on nas w tej miłości zanurzał. Prawdziwa i trwała radość jest owocem miłości, która ciągle siebie daje. Każda inna radość jest chwilowa. Każda inna radość jest chwilowa, która nie pochodzi z miłości.
jest często jak bańka mydlana. Dlatego świat tak konsumuje. Dlatego świat ciągle jest w konsumizmie, bo on musi ciągle jeść, ciągle zjadać, bo to, co zjadł przed chwilą, już wywołuje w nim głód jeszcze większy. Jezus puentuje, że wszystko, co powiedział w alegorii o winnym krzewie, o trwaniu w nim, było po to, aby nas wypełnić radością. Jednak może nas nią wypełnić na tyle, na ile będziemy trwali w nim. I słowo radość Faustyna zapisała w dzienniczku blisko 80 razy. 78 razy znajdujemy słowo radość w dzienniczku. Najczęściej pisze o niej wtedy, gdy pisze o intymnym przebywaniu z Jezusem. Wtedy pisze o radości. Nawet jeśli dookoła nie dzieją się dookoła niej jakieś trudne rzeczy się dzieją. Doświadcza lęku, cierpień, radość jej trwa. Bo radość w nim jest trwała. Ona nie zależy od tego, czy, przepraszam, zupa była smaczna, czy nie. Radość jest głębsza. Ona nie pochodzi z żołądka. Ona pochodzi z serca zjednoczonego z nim. Radość bowiem, która pochodzi od niego, jest niezależna od ludzkich doświadczeń. Uważne czytanie niech zamieni się teraz w osobistą medytację. Słowo Boże, miłosierdzie wcielone, chce zamieszkać w naszej duszy.